Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym magazynie sportowym powrócimy do wspomnień o starych, dobrych czasach białostockiej Jagiellonii. Dziś powspominamy wydarzenia wiosny 1987 roku, pojedynki z drużyną Łódzkiego Klubu Sportowego i Górnika Zabrze. W moim studiu jest Mariusz Lisowski, nasz specjalny gość. Witam Państwa. Mariusz, powiedz, od ilu lat występowałeś w Jagiellonii? Ile miałeś lat, gdy zacząłeś grać w pierwszym zespole? Czy pamiętasz jeszcze? Który to był rok? Zacząłem w ogóle treningi w wieku 14 lat, a zadebiutowałem w pierwszym zespole mając 17 lat. Czyli jesteś wychowankiem, wychowankiem tego klubu. Tak. I w pierwszym zespole debiutowałeś na początku lat 80. jeszcze w trzeciej lidze. Pamiętasz swój debiut? To 80 rok był. I z Polonią Warszawa akurat wygraliśmy 1-0 i strzeliłem zwycięską bramkę. W 83 minucie. I czy już wtedy zapewniłeś sobie miejsce w pierwszym składzie? Nie, to dużo pracy czekało. Później oczywiście były różne koleje losy, awans do drugiej ligi, awans do pierwszej ligi, no ale może zanim o twojej karierze, tej, którą już w zasadzie masz za sobą, chociaż z tego co wiem, to jeszcze czasami wychodzisz na boisko. Jeszcze do niedawna grałeś w lidze okręgowej bodajże. Tak, zdrowie dopisuję, nadwagi nie mam, no to radzę sobie. Czyli jeszcze ciągle za piłką biegasz i jako trener, bo ostatnio występowałeś w drużynie Narwi Choroszcz jako grający trener, czy to jest również właśnie w jakiś sposób będziesz kontynuował swoją karierę jako trener, bo no wiadomo, gra się do jakiegoś czasu. No na razie podjąłem studia trenerskie, ale jak ukończę, to trenerką się... Teraz powróćmy do kariery, którą właśnie zacząłeś w białostockiej Jagiellonii. Grałeś w tym klubie, no to były najlepsze lata. W pierwszej lidze dwa sezony, wcześniej druga liga, później pierwsza liga i po finale Pucharu Polskim przegranym z zespołem warszawskiej Legii przeszedłeś do zespołu Olimpii Poznań. No wtedy można powiedzieć rozsypała się ta pierwszoligowa Jagiellonia. Co było powodem twojego odejścia do Olimpii w roku 89? No pobyt w Jagiellonii od początku to najpiękniejsze w sumie lata były. Wspaniała publiczność. Niezapomniane fale meksykańskie na stadionie. Było rewelacyjnie. A już później w innych klubach to już... No właśnie, ale dlaczego odszedłeś? Czy pamiętasz jeszcze, co było powodem tego, że odszedłeś do Olimpii? Wszak Olimpia no nie była chyba klubem lepszym od białostockiej Jagiellonii. Skończył się kontrakt. Olimpia zaproponowała lepsze warunki. Trzeba było przejść. W Olimpii grałeś kilka sezonów, między innymi później był wyjazd do Stanów Zjednoczonych, tam grałeś w polonijnej drużynie. Później znowu wróciłeś do poznańskiej Olimpii. No i w jakiś sposób twoja kariera już na tych najwyższych szczeblach dobiegała końca. Oczywiście jeszcze występowałeś w innych klubach. Były epizody między innymi w Hutniku Warszawa, był epizod w Hetmanie Białystok, tak w trzeciej lidze. Ale te najlepsze czasy... Czy mogę tak powiedzieć? Nie, no, były, ale czy były z Jagiellonią związane? Z Jagiellonią były najlepsze czasy. Wspaniała atmosfera w zespole, wspaniali kibice. No, trochę tylko tak przypuszczam, że działacze zaszwankowali, bo mogli zespół utrzymać, to byśmy się liczyli w pucharach europejskich. Była szansa. Po finale Puchara Polski, żeby nas cały skład utrzymali, no to spokojna szansa była do utrzymania się. Znaczy do zdobycia trzeciego miejsca minimum. Był rok 1988, właśnie za chwileczkę wspominać będziemy pojedynki z Łódzkim Klubem Sportowym i Górnikiem Zabrze, ale również zapytam o twój epizod z reprezentacją Polski. Czy miałeś powołania być może do reprezentacji Polski? Miałem tylko w reprezentacji Polski under 18, do lat 18. Występowałeś w tej reprezentacji? Tak, i na turniejach, bo to było przed mistrzostwami świata w Meksyku. No ale akurat 83 rok, wtedy polska drużyna zajęła bodajże trzecie miejsce. Tak. Pojechali koledzy Leśniak, Marek z Pogoni Szczecin, no i pozostali też. Akurat dla mnie zabrakło miejsca. Powiedz, jak oceniasz swoją taką ogólną karierę? Czy spełniłeś się jako piłkarz, czy czegoś może zabrakło? Znaczy, no trochę dzisiaj rozwinąłem swoją karierę, tak w sumie. Czyli mogło to się potoczyć troszeczkę inaczej. A co było przyczyną? Czy jesteś w stanie jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, co było przyczyną właśnie tego, że to nie było tak, jak być powinno? To w sumie na osobny ten program
Czyli sprawy osobiste. No to tak jak większość piłkarzy. Darek Czekier również podkreślał, że czasami cechy charakteru, no, że być może gdyby zawodnik miał inne cechy charakteru, no ale tego już nie wrócimy. Jest jak jest, było jak było, aczkolwiek no mało kto z piłkarzy też osiągnął taki sukces, grając w pierwszoligowym zespole. No dzisiaj wielu piłkarzy białostockich chciałoby zapewne występować w pierwszoligowym klubie, chociażby reprezentować Jagiellonię. Za chwileczkę pokażemy Państwu fragmenty meczów wraz z Mariuszem. No, oczywiście będziemy oglądali i komentowali na żywo to, co działo się w maju 1988 roku. Jagiellonia ŁKS, mecz rozegrany przed własną publicznością oraz spotkanie w Zabrzu Górnik Jagiellonia. 7 maja 1988 roku, zbliża się godzina 17. Właśnie rozpoczęło się spotkanie Jagiellonii z ŁKS-em. Jagiellonia w tym meczu wystąpiła w składzie Sowiński, Bartnowski, Kulesza, Lisowski, Romaniuk, Dariusz Bajer, Mojca, Czykier, którego zmienił Szukzda, Ambrożej, Leszczyk, Jacek Bajer, którego przed końcem zmienił Mirosław Car. Pamiętasz to spotkanie? Widać, no, bardzo dobrze. Ładna pogoda na stadionie, chociaż troszeczkę no, wtedy chyba nawet i padało w czasie tego meczu, aczkolwiek teraz piękny strzał, piękne uderzenie w bramce ŁKS-u Jarosław Bako, wtedy już kadrowicz w kadrze Łazarka. Ty występowałeś z jakim numerem? Z trójką. Cały czas, przez cały sezon. Jagiellonia przed tym spotkaniem już tak zbliżała się do tej strefy, która była, można powiedzieć, bezpieczna od spadku. ŁKS to zespół czołówki tabeli na czwartym miejscu. Kolejne widzimy uderzenie. Henryk Mojsa. ŁKS nam postawił ciężkie warunki w sumie. Bardzo dobrze grali, dużo kadrowiczów olimpijskich było w ŁKS-ie. I tutaj kolejna akcja pod bramką. Jak pamiętasz nastawienie, jeżeli chodzi o ten mecz, co trener Mojsiuszko zalecił zawodnikom? Czy atakować, czy raczej tak troszeczkę uważnie grać? Nie, u nas w Białymstoku to atak non-stop był preferowany. Zresztą już zespoły przyjeżdżały, no to tak obawiały się nas trochę. No i popatrzmy, tutaj już pod bramką cały czas to oczywiście najciekawsze fragmenty zarejestrowane amatorską kamerą i bramka. Piękna bramka. Chyba sam nie spodziewał się, widzieliśmy przez moment. Andrzej to tak na początku w szoku, że strzelił. Tak, no, zaskoczony był również bramkarz drużyny ŁKS-u, a więc prowadzenie. Ambrożej zdobywa w 21 minucie. No właśnie, prowadzicie 1-0 i jakie jest zalecenie trenera w dalszym ciągu atakować, spróbować za 3 punkty, czy raczej bronić tej wygranej? Bo to jest dopiero 21 minuta. Myśmy chcieli za 3 punkty, ale nam w ogóle nie wchodziło. Nie mieliśmy farta i później już broniliśmy minimalnej bramki w różnicy. Za chwileczkę będziemy mieli okazję przekonać się. No tutaj cieszą się działacze, widzimy loża honorowa. No i błąd i kolejna była szansa naszej drużyny. Jak się okazuje, no oczywiście po tych fragmentach, nie mamy nagranego całego meczu. Jagiellonia jest stroną atakującą, ale tutaj widzimy. Tak, tutaj widzimy akcja drużyny ŁKS-u. No i bardzo ładna. Mirosław Sowiński, bardzo dobra interwencja. Bako, Różycki, Będkowski, Kruszanki, Nogrodowicz, Chojnacki, Terlecki, Soczyński, Ziober, Więzik i Robakiewicz. W takim składzie wyszła drużyna ŁKS-u na ten mecz, a więc dużo utytułowanych zawodników. Jest Ryszard Robakiewicz, jest Stanisław Terlecki, swego czasu reprezentant Polski. Tak, no, jest Jacek Ziober oczywiście, wtedy jeden z najlepszych napastników. Ale obawialiśmy się Staśka właśnie. Zobaczmy, rzut wolny i minimalnie niecelny. Powiedz, Mariusz, wrócę jeszcze do tego spotkania z GKS-em Katowice. Jak to było właśnie z tą ręką, którą wtedy właśnie zagrałeś na polu karnym? Dlaczego było to zagranie? No muszę wrócić do tego meczu. Dużo po prostu śniegu na boisku, śnieżyca można powiedzieć. Taka zimowa pogoda, prowadzimy 1-0, ty przed końcem ni stąd ni zowąd wychwytujesz piłkę ręką. Co było spowodowane właśnie? Było spowodowane to zagranie? Był daleki przerzut i wydawało mi się, że Jan Furtok za moimi płucami jest. I że na bank już był... Czyli chciałeś uchronić? Czyli to nie było przypadkowe, nie było w żaden sposób? Znaczy nie wiem, odruchowo. Myślałem, że sędzia może nie zauważy, ale sędzia też po 30 sekundach dopiero. A tu mamy jakieś kłopoty techniczne. Dopiero karnego widzę, bo też zszokowany. No ale skończyło się na szczęście. Tamten mecz z GKS-em, który już pokazywaliśmy, skończył się na szczęście wygraną.
No i tutaj popatrzmy, to już druga połowa tego meczu, ciągły atak białostockiej drużyny, jakieś przepychanki, zobaczmy, z numerem 6, kto to tak nerwowo zareagował, akurat też miałeś to. Akurat temu nadepnąłem jeszcze na nogę. No niestety jakoś nie najlepsza, no, lata robią swoje. Trochę do nerwowej sytuacji. I popatrzmy, kolejna akcja naszej drużyny. Już piłka w polu karnym. No nie udało się jednak strzelić, tak? Jarosław Bartnowski. I tym razem popatrzmy atak drużyny ŁKS-u. Groźna sytuacja na świeczce Mirosław Sowiński, a więc no, dobrej formy był bramkarz naszej drużyny. No i jeszcze jedna akcja. Jurek Leszczyk właśnie przydziera się. No i tutaj... Było blisko, teraz Jacek Bajer bodajże. Tak, już zagranie w dalszym ciągu Jagiellonia przy piłce. No i wyjaśniają zawodnicy ŁKS-u. I już kolejna akcja w drugiej połowie. Groźny strzał na bramkę. Powiedz, czy właśnie od czasu do czasu często jak były rzuty rożne, czy zapędzałeś się pod pole karne? No stop, jak rzut rożny, to szedłem na pole karne. Ile udało Ci się, pamiętasz, zdobyć bramek właśnie z takich pozycji? No właśnie, w drugiej lidze bardzo dużo. A już później przeważnie łapali mnie za koszulkę, utrudniali mi życie. Na razie to jeszcze... musiałem łokciami się rozpychać. Na razie jeszcze nie zdradzamy tajemnic meczów w Zabrzu, chociaż zapewne wiele osób już to pamięta. Jeszcze popatrzmy na spotkanie z Łódzkim Klubem Sportowym. ŁKS w sezonie 87-88 zajął czwarte miejsce w tabeli, a więc to była drużyna wyżej od Was. Wyżej notowana, to jednak rutyniarz ŁKS. Ograni zawodnicy. Zawsze o nich mówiono, że rycerzami wiosny są. Tak jest. Teraz ŁKS błąka się po drugiej lidze. Walczy z Jagiellonią jak równy, z równym, ale w drugiej lidze. Do tej pory im się mistrz Polski czeka jeszcze. Co zdobyli pod pomieszczowskie. Zgadza się, to był rok 98 bodajże, tak, LKS został mistrzem Polski. Do tej pory czkawkę mają. I teraz jeszcze jedna akcja. Henryk Mojsa. Charakterystyczna. Tak, wspaniałe podanie. Charakterystyczna sylwetka Henryka Mojsy. Kolejna niewykorzystana sytuacja. No tutaj mecz powoli dobiega końca. Ostatnie minuty, 7 maja 88 roku. Jagiellonia po spotkaniu z ŁKS-em zajmowała 10. pozycję w tabeli. No i właśnie tutaj widzimy środa, 11 dzień maja 88 roku, mecz w Zabrzu. Z jakim nastawieniem jechaliście do lidera? Czy byliście skazani na pożarcie? Byliście skazani na pożarcie, bo tak oceniała prasa. Powiedz, czy jechaliście, aby uniknąć porażki za 3 punkty, czy też no, może powalczyć o remis? Z nastawieniem jechaliśmy, żeby... ten maksimum remis to już byłoby wielkie osiągnięcie. O zwycięstwie nikt nie marzył. No ale popatrzmy, to początek spotkania. Jagiellonia występuje w składzie. Sowiński, Bartnowski, Kulesza, Lisowski, Romaniuk, Czykier, Ambrożej, Mojsa, zmieniony przez Szuksdę, Dariusz Bajer, Leszczyk, w końcówce za niego wszedł Car i Jacek Bajer. Stadion w Zabrzu, na ten mecz przyszło 8 tysięcy widzów, co w porównaniu z 30 tysiącami, jakie odwiedzało stadion w Białymstoku, to rzeczywiście mała ilość. Górnik zmierzał wtedy po mistrzowski tytuł, występował w składzie Wandzik, Grębocki, Piotrowicz, Klemens, Leśnik, Warzycha, Majka, Urban, Komornicki, Baran i Cyroń. Nasza drużyna w czerwonych koszulkach, występujesz na obronie z numerem 3. Górnik Zabrze, wtedy czterokrotny mistrz Polski, czterokrotnie z rzędu drużyna Górnika zdobywała tytuł. Tu jedna z akcji naszego zespołu z numerem 11. Kto wtedy grał z 11? Nie Leszczyk? Tak, Jurek Leszczyk. I teraz akcja naszej drużyny już pod polem karnym. Oj, niecelny strzał, ale jeszcze poprawka. I wydawało się, że mało brakowało. Wydawało się, że jest szansa objąć. Tutaj dobrze przed meczem Heniek trochę rozładował atmosferę, bo każdy był spięty, stremowany trochę. Czy stremowany? No, raczej nie, ale tak każdy się obawiał, żeby za minus jeden nie wyjechać Zabrze. Ale Heniek tak śmiechem, żartem rozładował atmosferę, powiedział, że panowie, tu nic nam nie grozi, to najwyżej tylko minus jeden. Wychodzimy, gramy. Jagiellonia uniknęła porażki za minus jeden w Białymstoku w rundzie jesiennej. Tak, wtedy tak. Jacek Bajer wtedy za bardzo żeśmy ruszyli, co zostaliśmy skraceni.
tutaj Józef Wandzik, również w reprezentacji Polski. To były czasy jeszcze, gdy kadrą opiekował się Wojciech Łazarek. No i popatrzmy. Niecelne zagranie i już atak drużyny z Zabrza. No, Zabrzanie wygrywali mecz za meczem, u siebie raczej nie przegrywali tych spotkań. Henryk Mojsa w tej chwili. Zabrze musiał powetować straty. No i popatrzmy, atak naszej drużyny. Piękny strzał Jacka Piękny Bajera. Piękny strzał. 13 minuta, Jacek tak Bajer, powiem, niespodzianka. Tak powiem, niespodzianka, to i my też w szoku żeśmy byli. Strzelił bramkę jak Jan Domarski na Wembley. Tak. Kontra, podanie i prawie z pierwszej piłki uderzył. Cisza na stadionie, 12 minuta. Tutaj zegar boiskowy pokazuje 12 minutę. Kurier Podlaski zapisał w 13 minucie. No i właśnie, piękna kontra naszego zespołu. Zagranie Henryka Mojsy, Jacek Bajer, tak jak powiedziałeś, jak Jan Domarski na Wembley. Z pierwszej. I szykuje się wielka niespodzianka. Ja jeszcze z tego co wiem, to pod redakcją Kuriera to tam rzecza, tu kibiców oczekiwał na wynik właśnie. Słyszałem, że... Teraz atakuje Górnik Zabrze, niecelny strzał. Bardzo dużo strzał. Ludzi było pod redakcją. Prowadzicie 1-0. Właśnie, jakie jest nastawienie wasze w tym momencie? Bronić? No bronić? Bronić i kontrować. I kontrować. No to popatrzmy, jak... W sumie to pół zespołu to reprezentacji Polski, a cały zespół to w tych reprezentacji młodzieżowej, seniorów. Popatrzmy, jak broniła się Jagiellonia Białystok. A w poprzednim meczu Zabrze pomogło Szombierkom bytom, bo przegrało za minus 1. Myślało, że straty odrobi z nami. A no teraz faulujesz? Niechcący. Jest rzut wolny dla drużyny z Zabrza, popatrmy. Ale nie, nie ma rzutu wolnego. Jednak sędzia ten mecz to sędziował pan Eckstein, Janusz. Z Warszawy. Atakuje drużyna Górnika i jest wyrównanie. Urban. Tak, Jan Urban, etatowy reprezentant Polski. Bardzo dobry zawodnik. Radość kibiców w Zabrzu. Co myśleliście w tym momencie? Tracicie bramkę na 1-1? No, akurat chcieliśmy dotrzymać. Henik mówił, żeby do przerwy remis, żeby dobić, to już później będziemy lżej może mieli. Kto był obwiniany za utratę tej bramki? Czy jakieś nie, raczej się mobilizowaliśmy, żeby trudno stało się, ale żeby... Mamy remis, jest szansa na otrzymanie. To była 35 minuta. Do przerwy jest wynik 1-1. A więc jest remis. Co w szatni powiedział trener Mojsiuszko? No czy tak, jakieś założenia? No jest na pewno, że dobrze i że bardziej mobilizował nas, żeby ten remis utrzymać. I popatrmy, kolejny atak drużyny z Zabrza. Bardzo ładnie grają piłkarze. Piłka do boku, teraz dośrodkowanie. No i zobaczmy. No i dobra interwencja. Wspaniała interwencja Mirosława Sobińskiego, który w tym momencie to bodajże Komornicki uderzył na bramkę. Cały czas tam jesteś czujny na polu karnym. Czy w takich spotkaniach ma się trener? Powiedz, jak to jest? Jest nie, trener, jak się zaczyna mecz, to już tremy nie ma, tylko przed meczem tak człowiek bardziej skoncentrowany. I jeszcze jeden atak Górnika. Już się wychodzi, się walczy. Cały czas Górnik pod naszą bramką. Bronicie jak na Wembley. No, właśnie niejednokrotnie było takie... Katynacie, Herrery. Niejednokrotnie było takie określenie a propos tego właśnie meczu. No szkoda, że telewizja nie pokazywała. Bodajże nawet były pokazane bramki z tego spotkania w wiadomościach sportowych. Tak, tak. No, bo dużą sensację żeśmy zrobili, wygrywając w Zabrzu. Cały czas... Jest wynik 1-1, cały czas atakuje drużyna Górnika, widać tutaj... Zamknęli nas jak w hokeju, zamek hokejowy zrobił. W polu karnym, a teraz główkujesz. Czy często zdarzało się tobie otrzymywać żółte kartki? Bo niestety obrońca no to musi dosyć często... Jakoś miałem względy u sędziów, nie lubili mnie. Czasami powinienem dostać czerwoną, ale jakoś mieli słabość do mnie. Rzut rożny dla drużyny Górnika. 2, 4, 6, 7 zawodników, no 8 zawodników nawet w tej chwili. Minął się z piłką Mirosław Sowiński, niewiele brakowało, aby Górnik objął prowadzenie. Tak, zbliża się, pierwsza połowa zbliża się do końca. Jaka jest w ogóle atmosfera na stadionie, jaka była wtedy atmosfera na stadionie Górnika Zabrze? Czy kibice żywiołowo dopingowali zespół z Zabrza? Dopiero chyba w drugiej połowie zobaczyli, że to nie przelewki, że jednak jesteśmy
przyszli groźni. Świętować zwycięstwo. Tutaj tak, kolejny, byli spokojni, tak? Że nas minus jeden, różnicą trzybramkową nas pokonają. No zresztą drużyna... Myślę, że to będzie spacerek, bo i trochę nas zlekceważyli. I rozpoczyna się druga połowa. Drużyna z Zabrza po wygraniu ligi w 1988 roku w pucharach wyeliminowała Olympiakos Piraeus, a później była o krok od sensacji od wyeliminowania słynnego Realu. Jeszcze na 12 minut przed końcem Górnik prowadził w Madrycie 2-1, później to niestety już, przegrał 3-2. Ja się widzę. Tutaj widzimy drugą połowę. Przypominam cały czas... Henio Moisa chyba zszedł i w przerwie meczu dowiedział się, że syn mu się urodził. W 48 minucie dokładnie nastąpiła zmiana. Szukza pojawił się za Moisa. Tak, tak. Czyli dowiedział się, że... Heniek zszedł i dostał, o urodzinach syna. Dostał telefon, że syn się urodził. A to syn będzie kończył już 15 lat. Teraz bardzo ładne uderzenie. Wandzik no, kontrolował cały czas. A wtedy był chyba najlepszym bramkarzem w naszej ekstraklasie, tak. Józef Wandzik. Akurat w reprezentacji juniorów z nim grałem. No i popatrzmy, kolejna kontra. Leszek. I niewiele brakowało, niewiele brakowało. No tak, tutaj ma o czym myśleć Jerzy Leszczyk, bo rzeczywiście była to dogodna sytuacja w dalszym tak, ciągu. Więcej po takich szach to myślę, ale widzę, atakujecie od czasu do czasu. Jest szansa kolejna, tym razem z numerem 6, to był... Czikierek. To był Dariusz Czykier też. No niewiele brakowało, aby Jagiellonia zdobyła drugą bramkę. No i to kolejny... Górnik Zabrze walczył o mistrzostwo z Legią Warszawa. I pamiętam, że przystanie 2-2, to ja mówiłem do Janusza Eksztajna, do niego ty, mówię, pomóż swoim Legii, a nie żebyś za Górnikiem ciągnął. Można było tak normalnie rozmawiać? Nie, to ja tam śmiechem, żartem, tak. Akurat nikt nie słyszał. Akurat faul był, no to ja mówię, pomóż nam, no bo przynajmniej do Legii się przysłużymy. I popatrzmy... A on mi, co ja mogę? Piłkarze Górnika Zabrze. No błąd popełniają, widać, obrońcy. Również i sędzia bardzo obiektywnie sędziował, także myśleliśmy, że bardziej będzie stronniczy za Górnikiem. Cały czas 1-1. Później bramka dla Jagiellonii. Bramkę dla Jagiellonii zdobędzie Dariusz Czekier. Tak. To była 58 minuta spotkania. Popatrzmy właśnie. Rzut wolny i właśnie. Piękne. W tym momencie. Dariusz Czekier uderzeniem głową, doskonałe dośrodkowanie. Wielka radość zawodników Jagiellonii. Cieszycie się. No właśnie, co w tym momencie myśli drużyna? Druga kontra. I... A jest Zabrze zdziwiony, bo to dla Zabrze miał być spacerek w sumie. I po raz drugi Jagiellonia obejmuje prowadzenie. Jest 58 minuta spotkania, jeszcze 32 minuty, a więc co, w dalszym ciągu... Czas się niemiłosiernie dłużył. Musicie wrócić na obronę i w dalszym ciągu murować bramkę. Myśleliśmy, kiedy to się skończy. No tak, ale wasza radość trwała tylko 5 minut, to za chwileczkę zobaczymy. Jest 58 minuta spotkania. Jagiellonia... Nie, Komorniewski strzeli, tak? Tak, Jagiellonia obejmuje prowadzenie, za chwileczkę ten moment zobaczymy. My troszeczkę uprzedzamy fakty, no ale myślę, że kibice z historii to znają oczywiście, że... No i popatrzmy, atak zabrzeńskiego Górnika. Urban. Już Jan Urban pod polem karnym. Dośrodkowanie. Tutaj niewiele brakowało. Jest rzut rożny. Niemalże cała drużyna w naszym polu karnym. Jeszcze nie. To kolejne uderzenie. Joachim Klemens nad bramką jednak. I popatrmy. Po raz kolejny Górnik Zabrze. Kibice chyba zniecierpliwieni już troszeczkę i zdegustowani postawą swoich zawodników. No i tutaj numer 11 przy piłce i wchodzi Ryszard Komornicki. Jest wyrównanie. No, bramka coś w stylu Gary'ego Linekera w meczu z Polską na mundialu w Meksyku. Też tak prawie, że z pozycji leżącej. Ryszard Komornicki w 63 minucie wyrównuje na 2-2. No i znowu, właśnie, czy chcieliście pójść do przodu, czy w dalszym ciągu bronić tego remisu? Bronić remisu. Bo już dwukrotnie obejmowaliście... Obejmowaliśmy, ale tak już jak 2-2, to już nie wierzyliśmy, że możemy strzelić. Właśnie, czy to nie jest tak, że apetyt rośnie w miarę jedzenia? Prowadzicie 1-0, prowadzicie 2-1, czy nie ma tej chęci, aby wygrać? Już 2-2, no to już każdy spoglądał na zegar.
A ten zegar jakby w miejscu stanął. No tak, do końca jeszcze bardzo dużo czasu pozostaje w dalszym ciągu Górnik. No myślę, że piłkarze z Zabrza jednak liczyli na zwycięstwo w tym spotkaniu, mimo tego, że dwukrotnie przegrywali w tym meczu. Ale jak widzimy, Jagiellonia również od czasu do czasu atakuje. Wszyscy zawodnicy dobrą partię rozegrali w tym meczu. Nie wiem, wszystko wychodziło. Nie popatrzmy. Jest bramka, ale... Nieuznana. Nieuznana bramka. Kto był zdobywcą tego gola? Nie wiem, czy... To był bodajże Romaniuk. A teraz popatrzmy atak drużyny Zabrskiego Górnika i znowu numer 6. No, niewiele brakowało. Też nie było spalonego. Nie było spalonego, była szansa na zdobycie bramki. Tutaj troszeczkę, no niewiele brakowało. Jeszcze jeden atak drużyny z Zabrza. Zobaczmy dośrodkowanie w pole karne. Aj, minimalnie. Minimalnie niecelny strzał. Więc jednak Górnik Zabrze, no to było bardzo groźne. Czyli 10 minut pozostaje do końca. Coraz mniej czasu. I kolejny atak na bramkę białostockiej Jagiellonii. Tutaj wybijasz głową i jeszcze raz Górnicy, no cisnęli was wtedy. No już końcówka, to już tylko marzyliśmy o remisie. I popatrzmy, jak bronili się piłkarze Jagiellonii w tym spotkaniu. Strzał w boczną siatkę. Spokojnie Mirosław Sowiński, no widać wyraźnie. I teraz jest kontra naszego zespołu. Teraz tak. Jest kontra naszego zespołu. Faulowany zawodnik naszej drużyny. No, widać, że nie śpieszą się nasi zawodnicy, nie śpieszycie tak, się. Tak, także zdecydowanie na czas, to już chyba będzie 42. Były pomówienia o to, że ten mecz został, no, mógł zostać sprzedany. Powiedz, zdementuj to, jeżeli... Ale że Zabrze nam sprzedało? Tak. Nie było takiej szansy. Po prostu koalicja drużyn śląskich się zawiązała i... No i za chwileczkę zobaczymy bramkę, tak, którą później reżyser Zaorski pokazał w filmie Piłkarski Poker. Wychodzisz i właśnie, twoje dzieło. Skomentuj to, proszę. Mariusz Lisowski, 3-2. No to tak. No, te emocje poniosły ciebie. Skomentuj tą bramkę. Jak strzeliłem, to nawet nie dowierzałem, że na spokoju to... W sumie już widziałem, że Wandzik idzie na mnie, no to pod pasem, krótki ruch. Czy to twój najważniejszy gol w karierze? Najprzyjemniejszy w sumie, bo to tyle radości sprawiło i kibicom w Białymstoku i nam zawodnikom. I pachnie sensacją w Zabrzu, to już końcówka. Henryk miał podwójną radość, wygrana w Zabrzu, urodził się syn. No i zobaczmy, Jagiellonia broni się niemalże całą drużyną. Ja z sędziego mówiłem, kończ pan, Legia będzie mistrzem, a on mówi, Legia niestety nie została mistrzem. Mistrzem został Górnik Zabrze. To była właśnie podwójna satysfakcja dla Jagiellonii pokonać mistrza Polski na boisku właśnie rywala. Niesamowita radość. Kontry, za które dziękuję nie tylko Warszawa. Tak pisała ówczesna prasa, Kurier Podlaski. Tak. Redaktor Jerzy Kostrzewski opisywał to spotkanie. No, coraz mniej czasu. Jeszcze Górnik ciągle atakuje. Zobaczmy, Jagiellonia już całą drużyną niemalże na własnym polu karnym. To jest cały urok piłki nożnej, że faworyt. Nie ma faworytów praktycznie. Jest faworyt, a może każdy przegrać. Może wygrać z każdym. Widzimy 44. minuta. Jeszcze rzut wolny dla drużyny z Zabrza. No i popatrzmy. I w tym momencie koniec. Tak. Co myśleliście? Co czułeś? Co czułeś w momencie, gdy sędzia zagwizdał po raz ostatni? No to widzimy zawodnicę Jagiellonii. Straszna radość, euforia. Później wracaliśmy, no właśnie, to przy kolacji to... Od razu wracaliście, czy jeszcze był nocleg? Nie, od razu wracaliśmy i w Częstochowie, pamiętam, w Nowotelu. Jeszcze pamiątkowe zdjęcie. W Nowotelu kolacja i tam po piwku, bo z okazji, że syn się Hańka urodził, wygrana. No i olbrzymia radość kibiców w Białymstoku. Bo... I podziękowania dla kibiców. Też wtedy dużo kibiców z Białegostoku na ten mecz pojechało. Tak? Bardzo dużo, zresztą wspaniali kibice, jeździli za nami. Wspaniały doping. I widzimy tutaj właśnie zawodnicy białostockiej Jagiellonii opuszczają stadion w Zabrzu. No sprawiliście niewątpliwie dużą niespodziankę. Dziękuję Ci, Mariusz, za wizytę. Wspominaliśmy mecze z Łódzkim Klubem Sportowym i Górnikiem Zabrze. Mecz, w którym byłeś bohaterem. A tu już widzimy, zawodnicy wychodzą do kolejnego spotkania, ale te kolejne mecze będziemy omawiali przy naszych kolejnych
spotkaniach wspomnieniowych. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas. Dziękuję.